Ekonomii Społecznej, której liderem jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Oczywiście mieści się ono na ulicy Cieszyńskiej 367 w Bielsku Białej. I ten projekt to jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu południowego. W skrócie ten Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej nazywa się OWES. Oni realizują inicjatywę, która jest połączeniem jak gdyby Stowarzyszenia Bielskie Przedsiębiorstwo, Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku Białej, która jest liderem tego projektu, oraz Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodki. I ten Teatr Grodki jest partnerem projektu miasta Bielsko-Biała, które też jest tym partnerem projektu ośrodka OWES. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tak jak już wcześniej mówiłam, obszar realizacji tej instytucji to jest teren powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała, subregion południowy województwa śląskiego. Czas realizacji tych projektów, które w tej chwili trwają, to jest od 1 sierpnia, już w zasadzie weszły do realizacji, do 31 lipca roku następnego, czyli 2018. Chciałabym tutaj powiedzieć, dla kogo może ten Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej mieć w swojej ofercie produkty, ewentualnie formy wsparcia. I tak, ze wsparcia mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne subregionu południowego województwa śląskiego. Również mogą z tego wsparcia skorzystać osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałe w subregionie południowym. Ja tutaj wymieniłam na tym slajdzie rodzaje wsparcia, jakie daje OWES. I to OWES, czyli tak, OWES świadczy kompleksowe usługi informacyjno-promocyjne, doradcze, szkoleniowe i specjalistyczne w ramach doradztwa prawnego i księgowego. Również można skorzystać ze szkoleń z zakresu tworzenia działalności gospodarczej, jak zakładać spółdzielnie. Prowadzi również takie działania animacyjne powiązane w ramach działania z jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem. OWES ma dwa punkty informacyjne, informacyjno-konsultacyjne w zasadzie. Jeden jest w Żywcu, drugi jest w Cieszynie. I oczywiście, tak jak już wcześniej powiedziałam, pomaga tworzyć spółdzielnie socjalne i tworzyć miejsca pracy w tych przedsiębiorstwach socjalnych. O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się osoby fizyczne, które chcą utworzyć spółdzielnię socjalną. Ta spółdzielnia socjalna będzie spółdzielnią osób fizycznych oraz osoby prawne planujące utworzyć spółdzielnie socjalne osób prawnych. Organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności użytku publicznego, pożytku publicznego, przepraszam, i o wolontariacie jednostki samorządu terytorialnego, nawet kościelne osoby prawne. W ramach OWES można otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji. Jest ona stworzona, ta dotacja na stworzenie miejsca pracy dla osób bezrobotnych, które oczywiście są i wpisują się w artykuł 2 ustawy 1 z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy zakwalifikowanego oczywiście do profilu 3, pomocy zgodnie z tą ustawą. Czyli w skrócie, jeżeli ktoś jest zarejestrowany
w Powiatowym Urzędzie Pracy, no, w Grodzkim Urzędzie na przykład, ogólnie mówiąc o Urząd Pracy, to w tym momencie, jeżeli doradca zakwalifikuje go i nada mu trzeci profil pomocy, trzeci profil to w tym momencie jest zgodny z tą ustawą. Osoba, o którym mowa w artykule 1 ustęp 2 z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnianiu socjalnym, czyli to są osoby w skrajnym ubóstwie, ewentualnie jakieś tam na marginesie społecznym. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oczywiście chodzi tutaj o osoby, które posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Do wszystkich tych osób stosuje się tu ostatni punkt, bo muszą mieszkać na terenie miasta Bielska Białej, powiatu bielskiego, cieszyńskiego lub żywieckiego. W ramach projektu OWES, jeżeli chce dana osoba fizyczna stworzyć tam spółdzielnię osób fizycznych lub instytucja prawna stworzyć spółdzielnię osób prawnych, to w tym momencie musi przejść takie kolejne etapy. I tak, spotkanie z radcą zawodowym, tak zwane warsztaty motywacyjne, które mają trwać 2 dni szkolenia i to jest szkolenie wyjazdowe. Szkolenia dotyczące między innymi zakresu zakładania i rejestracji spółdzielni socjalnych, zarządzania, diagnozowania rynków zbytu i promocji i marketingu, obowiązków wspólników, pracowników, które tutaj mają się odbywać w ciągu 5 dni szkolenia merytorycznego. Kursy zawodowe i rozwoju osobistego. I warunki, tworzenie biznesplanu z pomocą doradcy. Oczywiście tworzenie biznesplanu, jeżeli ktoś wyrazi ochotę, przepraszam, jeżeli chce skorzystać z takiej opcji. Warunkiem ukończenia programu szkoleniowo-doradczego, a tym samym możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe, jest udział co najmniej 80% zajęć. Czyli jeżeli ktoś nie ukończy 80% zajęć, w tym momencie nie może się ubiegać o wsparcie finansowe. Wsparcie finansowe w ramach OWES to jest dotacja i ta dotacja jest jednorazowa. Pomoc finansowa dla spółdzielni socjalnej na założenie i działalność spółdzielni socjalnej, na przystąpienie uczestnika projektu do spółdzielni socjalnej, ewentualnie jeżeli ktoś już posiada spółdzielnię socjalną, na zatrudnienie w spółdzielni socjalnej osób. Zgodnie z tym, jakie mają tam wytyczne w OWES, w projekcie przewidziano wsparcie i tutaj jest to wsparcie zbliżone do wsparcia z Urzędu Pracy, 6-krotnego wynagrodzenia dla każdej osoby, z tym, że wszystkie osoby, które tam składają te 6-krotne, to jest maksymalnie 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia na spółdzielnię socjalną. I to jest oczywiście wszystko napisane w regulaminie, który jest na stronie OWES. Można wejść i sobie przeczytać dodatkowe zasady. To jest pierwsze wsparcie finansowe, jak tu widać dotacja. Drugą formą wsparcia to jest podstawowe wsparcie pomostowe w formie bezpłatnej pomocy finansowej przyznawanej w formie comiesięcznej dotacji i również dla spółdzielni socjalnej w maksymalnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Tutaj oni określili w OWES, że w projekcie zaplanowano kwotę 1000 zł miesięcznie na jedną osobę przez okres 6 miesięcy. Trzecią formą
wsparcia jest tak zwane przedłużone wsparcie pomostowe. To jest bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w maksymalnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ale w tym projekcie zaplanowano kwotę 700 zł na miesiąc na jedną osobę przez okres kolejnych 6 miesięcy. Tworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwach spółdzielczych. I tak, jednym z takich działań OWES to jest udzielanie wsparcia mającego na celu zwiększenie wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach. No i dzięki oczywiście pomocy profesjonalnej i oczywiście ekonomicznej. Jednym z elementów wsparcia przedsiębiorstwa ekonomii społecznej będzie udzielenie dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym i wsparcia pomostowego. OWES planuje stworzyć minimalnie takich 19 miejsc pracy i to jest oczywiście jeden z ich celów. I tutaj ten Ośrodek Ekonomii Społecznej, konkretny w Bielsku-Białej, ogłosił już nabór niedługo i tak. Na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, spółdzielnia socjalna, będzie można składać dokumenty od 1 lutego do 14 lutego tego roku. Każdy kandydat, który się kwalifikuje do objęcia tym wsparciem w projekcie, czyli otrzymania dotacji, składa w tym procesie rekrutacyjnym formularz rekrutacyjny, osobowy i dodatkowo każda grupa inicjatywna, czyli osoby fizyczne lub osoby prawne, które wnioskują o utworzenie spółdzielni socjalnej, składają taki formularz rekrutacyjny pomysłu, czyli no, ogólnie opis tego, co mają zamiar robić, w takim jednym egzemplarzu na grupę inicjatywną. Dokumenty rekrutacyjne są oczywiście w załączniku na stronie i one znajdują się tam na stronie, są oznaczone takim specjalnym symbolem R2011, aby nie pomylić tych wcześniejszych załączników. O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące utworzyć spółdzielnię socjalną osób fizycznych, osoby prawne planujące utworzyć spółdzielnię socjalną osób prawnych. Wsparcie finansowe, czyli dotacja, jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla osób bezrobotnych i tu jest znowu ta sama ustawa, oczywiście zakwalifikowanych do trzeciego profilu pomocy i które spełniają warunki zgodne z tą ustawą. Osoby oczywiście, które już też wcześniej o nich wspomniałam, to są osoby, które się kwalifikują do umowy i tam jest w artykule 1 ustęp 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym. No i oczywiście jest następna grupa, to są wszystkie osoby niepełnosprawne, które się kwalifikują w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia jako osoby niepełnosprawne, w tym szczególnie osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. I podsumowując, można z OWES skorzystać ze środków finansowych w formie dotacyjnej na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego, jaką jest spółdzielnia lub utworzenie w spółdzielni miejsca pracy i jak powiedziałam tutaj osoby fizyczne, prawne, osoby bezrobotne, osoby, które są wykluczone, czyli na marginesie, czyli skorzystają z wsparcia socjalnego. No i oczywiście taka osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie, która ma orzeczony trzeci profil pomocy.
Ja już dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam na następne szkolenia. Oczywiście prześlę tą prezentację i za jeszcze dzisiaj otrzymacie link do testu dotyczącego informacji z tej prezentacji. Ja dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Miło mi do usłyszenia.